Miałem takie szczęście w życiu, że spotkałem na swojej drodze wiele ciekawych osób. Z niektórymi mocno działaliśmy, mocno tworzyliśmy różne projekty, z innymi postawa ich, całe w sumie życie też mocno inspirowało mnie. No i postanowiłem zebrać kiedyś te wszystkie osoby i zrobić utwór, który tak samo będzie mógł działać na innych. To jest czasami dobra rzecz, jak się wszystko wali, to jakaś taka mała iskierka potrafi rozniecić naprawdę niezłe ognisko i z powrotem to można pozbierać do kupy i zacząć jeszcze z większą energią działać dalej. Ten kawałek jest dedykowany wszystkim, którzy walczą o siebie. Którzy upadają, ale podnoszą się, żeby walczyć dalej. Po prostu żyj! Podejmij wyzwanie, inaczej nie stanie się cud. To gdy panie ci nie da nic, to trzeba szyć i oddychać. Być, nie przepychać koncepty, rzecz kwestii ducha. Przebierać w ruchach, bo byle pucha tu szczęścia nie daje. Mówię sam sobie, podejmij wyzwanie. Boli wstawanie i dużo kosztuje. Najpierw się burzy, później buduje. Walcz, mówią, że to się nie kalkuluje. Że coś sobie wkręcasz, ty nie pożałujesz. Choć poczujesz ból, zostanie ciepło. Albo mniej zmiany, chciej mieć nadzieję i zobacz, kto wątpliwości ci sieje i poznaj, gdzie rosną jego korzenie. Ty usłysz głos, który mówi do ciebie. Nie bój się wiedzieć, podejmij wyzwanie, rzuć okłamywanie. Rzuć okłamywanie. Rzuć, rzuć okłamywanie. Rzuć okłamywanie. Rzuć okłamywanie. Jesteśmy w parku przy ulicy Klasztornej, parku, do którego czuję ogromny sentyment. Przychodziłem tu z ojcami na odpusty do mogiły. Ta miłość do parku pozostała mi do dnia dzisiejszego. Jest to jeden z najmniejszych, ale zarazem najciekawszych parków Krakowa. Park liczy tylko 88 arów. Park powstawał jako oddzielna działka obok willi Rogozińskich. Park, chociaż niewielki, to zawiera w sobie 135 drzew. Drzew starych, starodrzewia. Najwięcej jest klonów, 34, ale są dęby, akacje, jesiony, jedno drzewo owocowe, grusza. Mamy krzewy, ognik szkarłatny, machonia, róże. I przez to jest on od wiosny do jesieni przepięknym miejscem do odpoczynku. Madzia, wyżej rączka. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teraz uważaj, obciągaj podbicie. 2, 3, 4. Nakręcę was i nauczę tańczyć. Oczy, Baśka na środek, głowy, Ania odkręć nogi, pewnie, proste plecy, Basia nogi, proste plecy, Madzia głowa wyżej, uwaga. Zespół baletowy Gaduły założyłam w 1993 roku.
Po przejściu na emeryturę artystyczną byłam tancerką zawodową i solistką Opery Krakowskiej. Ponieważ taniec jest dla mnie wielką pasją, postanowiłam się tą pasją podzielić z innymi. Obracamy się do drzwi na wysokich paluszkach i znowu, bo Lala taką pozycję najchętniej przyjmuje. Złączyć nóżki, obrócić się. Bardziej wdzięcznych uczniów nie mogłam sobie znaleźć niż dzieci. One się bardzo mobilizują, jak mają taki ważny występ, że mogą pomóc chorym dzieciom czy schorowanym ludziom. Nie bierzemy udziału w żadnych konkursach, nie zdobywamy żadnych nagród. Jest to moja filozofia. Może dlatego, że byłam ciągle poddawana selekcjom, wymogom. Nie stawiam dzieci przed takimi wyzwaniami. Do przecenienia jest tutaj rola i funkcja muzyki klasycznej, którą na ogół stosuję do swoich układów choreograficznych, ponieważ w tym rozbieganym, chaotycznym i trochę takim powierzchownym świecie to osłuchanie z piękną muzyką klasyczną jest naprawdę bardzo, bardzo ważne.